Wydział Nauki o Żywności obchodził jubileusz 65 lat istnienia. Cieszyńscy pracownicy i studenci Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego do Olsztyna trafili w 1950 roku. Z moich słów i ze słów, ja myślę, pana rektora Górniewicza, który dzisiaj wypowiedział, wynika, że to jest jeden z dwóch najstarszych wydziałów naszego uniwersytetu, bo Wydział Rolniczy, a dzisiaj Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, też właściwie obchodzi 65-lecie, dlatego że swoje korzenie ma również w Cieszynie. Został powołany, podobnie jak Wydział Mleczarski czy Mleczarsko-Serowarski, w 1945 roku. Na uroczystości byli obecni pierwsi studenci Wydziału Mleczarskiego, którzy przyjechali do Olsztyna studiować, ale też odbudowywać zniszczone Kortowo. Trzeba było wtedy odpracować jeden miesiąc pracy fizycznej. Była zima ciężka, nie było gdzie mieszkać. Pół roku mieszkałem u pani profesor Karnickiej. Wydział ukończyłem w 1955 roku pod dobrą ręką pana profesora Dubiskiego, pierwszego dziekana tego wydziału. Ale wspomnę jeszcze jedno, profesora Świątka, który mnie przyjął do swojej katedry jeszcze jako studenta czwartego roku. Profesor Świątek rozbudzał w młodych ludziach zainteresowania pracą naukową. W czasie uroczystości nie tylko wspominano, rozmawiano także o przyszłości. Dla niektórych 65 lat to jest okres przejścia na emeryturę. Dla naszego wydziału te 65 lat to myślę, że był bardzo owocny, jeśli chodzi o dotychczasowe działania. Ale stajemy też przed bardzo dużymi wyzwaniami i myślę, że jesteśmy przygotowani na nie, dlatego że otrzymujemy dużo grantów, startujemy w grantach finansowanych przez Unię Europejską, mamy bardzo dużo nowego sprzętu i te badania dotyczące przede wszystkim aspektów żywności w profilaktyce chorób dietozależnych, to myślę, że to jest bardzo duża przyszłość dla naszego wydziału. Dostaliśmy dosyć duży projekt z Unii Europejskiej właśnie na dofinansowanie zakupów aparatury dla wszystkich katedr naszego wydziału. No i niesamowita rzecz. To jest inwestycja, którą realizujemy w tej chwili na hali technologicznej. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia 34 miliony, w tym kilkanaście milionów będzie wydane na dozbrojenia aparaturowe. A więc szanse będą. Jeśli będziemy tylko chcieli pracować, to myślę, że to, co dostaniemy w nowej hali technologicznej, to, co dostaniemy w katedrach, pozwoli nam przez najbliższe 65 lat funkcjonować co najmniej tak samo jak do tej pory. Organizację jubileuszu wspierali studenci zrzeszeni w kołach naukowych, którzy przygotowali własnoręcznie poczęstunek. Dzisiaj od godziny 7 rano nasze koleżanki, które teraz zasilają kuchnię i biedne nawet nie mają siły się tutaj pokazać, bo ciągle coś robią, przygotowały przede wszystkim serniki, maskremy wszelkiego rodzaju, różne odmiany serów. Dowód uznania i wdzięczności. Firmy współpracujące z wydziałem wręczyły jubileuszowe prezenty. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników obchodów 65-lecia.